Po pierwsze, bardzo serdecznie witam na naszej wystawie w progach Muzeum Śląska Cieszyńskiego. To jest taka wystawa nieplanowana, bo jak my mamy zawsze plan na cały rok, to ta wystawa nie była planowana. Dlatego jest taka spontaniczna. A spontaniczność jej polega na tym, że składa się właściwie z trzech części. I o każdej z tych części troszkę osobno powiemy. Ja tylko wspomnę, że w tej części, w pierwszej sali są fotografie pana Wiesława Rozwańskiego, którego serdecznie witam. Dzień dobry panu. I dziękujemy, że pokazaliśmy te zdjęcia tutaj sobie wypożyczyć. I o tej wystawie opowie pani Lidia Chławiczka za moment. Ja zaraz jeszcze powiem, co jest obok. W każdym razie ja tylko muszę powiedzieć, że pani Lidia Chławiczka już te dni kultury żydowskiej robi od tylu lat, że przepraszam, że nie powiem od wielu, ale od wielu. Także to dzięki pani Lidii tak naprawdę mamy tutaj te wystawy, bo to był taki impuls na ten rok. Czyli ta wystawa pierwsza, o której zaraz pani Lidia Chławiczka powie, a ja ze swojej strony powiem, że obok w pomieszczeniu jest wystawa, która była przygotowana dobre kilka lat temu, ale ona się nie dezaktualizuje, mianowicie ta wystawa, która towarzyszyła wydaniu tego pięknego albumu z czerwoną okładką Utracony świat Żydów na Śląsku Cieszyńskim, który mogą państwo zobaczyć w naszej kasie, mogą sobie kupić w naszej kasie, a jeszcze 6 egzemplarzy, jak się dowiedziałam dzisiaj. Czyli to jest to, co pan Janusz Spyra przygotował, czyli historia Żydów na Śląsku Cieszyńskim razem z panią Ireną Cichą, która była wydawcą tego albumu. I po trzecie, tam są nasze wszystkie judaika, czyli cokolwiek my w zbiorach Cieszyńskiego Muzeum mamy, a dotyczy to kultury żydowskiej, to znajdą państwo w tamtych gablotach. I ja teraz muszę powiedzieć, tylko jeszcze zajmę 3 minuty, bo muszę powiedzieć, że po pierwsze tam są te obiekty, które pani Zofia Jagosz-Zarzycka, nasza archeolożka, znalazła w 2016 roku na miejscu spalonej synagogi, czyli tam, gdzie jest boisko przy szkole numer 1. Tam to boisko było remontowane, było nowa nawierzchnia robiona i były tam wykopaliska i te posadzkę i różne artefakty znajdą państwo w jednej z tych gablot. Po drugiej stronie jest fantastyczny plan kwater na starym cmentarzu żydowskim, bardzo ważny dla nas zabytek, bo jako że nie mamy żadnych opisów, to jest jedyna rzecz, jaka została. I po trzecie muszę powiedzieć o tym największym skarbie, to będzie na koniec. Największy skarb widać tutaj zaraz, jak się w ten otwór wejdzie, a mianowicie te tablice. Ta tablica jest depozytem gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku Białej. Została nam wypożyczona na tę wystawę. To jest zabytek nieprawdopodobnej rangi, bo to jest tablica upamiętniająca członków gminy żydowskiej Skoczowskiej, którzy zginęli w czasie I wojny. Także zabytek nieprawdopodobny i cieszę się bardzo, że dzisiaj mamy go na wystawie. Może uda nam się go pozyskać do Muzeum w Skoczowie, a to jest dalsza część. Także bardzo dziękując, jeszcze tylko pokażę tak, żeby było super komercyjnie, to tylko powiem, że o tej wystawie, o której pani Lidia będzie teraz mówiła, jest album tej wystawy oraz ta podstawowa praca pana Janusza Spyry, czyli zdjęcia pana Radwańskiego i Żydowskie Gminy Wyznaniowe na Śląsku Austriackim, to mogą państwo jeszcze w kasie do godziny 5 kupić, jakby państwo mieli ochotę, albo potem później. Także bardzo dziękuję za zaszczycenie nas na tym wernisażu, a teraz poproszę panią Lidię Chławiczkę i może pana Radwańskiego również o otwarcie tej części. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Cieszę się, że możemy pokazać państwu wystawę, która tak składa się, że dysponuję od parę już ładnych lat tą wystawą, dzięki łaskawości pana Wiesława Rozwańskiego. I była udostępniona dwukrotnie w różnych miejscach, w czeskim Cieszynie między innymi, była także nawet na Górnym Śląsku, wykorzystywana też przy okazji Dni Żydowskich w różnych innych miejscach, także bardzo cieszymy się, że kolejny raz, tym razem rzeczywiście trafiła do Muzeum Cieszyńskiego. Cieszę się, że udało się też odszukać wystawę właśnie drugą pani Cichy, ponieważ no, troszkę o niej zapomniano, ale ja o niej nie zapomniałam i wiedziałam, że ona tu była bardzo krótko przed laty i na pewno bardzo mało osób ją w środku zimy, w styczniu przez krótki czas mało naprawdę miało możliwość zobaczyć. Także dopominałam się o wystawę i jak widać skutecznie wisi. Znalazła się w muzeum. Także cieszę się bardzo, że państwo będą mogli tutaj różnorakie fotografie zobaczyć. Jak państwo już może się zorientowali, tematyka jest bardzo różna. Zwracam uwagę na to, że właśnie w tej wystawie jest taką osobliwością, myślę, też pokazanie
i ukazanie po prostu historii niebywałej, myślę, jeśli chodzi o przyznanie medalu Sprawiedliwego wśród Narodów panu Grzegorzowi Tyżowi. Tutaj w Cieszynie jeden jedyny, który dostał tę nagrodę, to był Grzegorz Tyż, który był cieszyniakiem z wyboru. Mieszkał od czasu wojny w Cieszynie i pan Wiesław Radwański właśnie z nim się zaprzyjaźnił. Jeśli państwo chcielibyście coś więcej uzyskać informacji o tej bardzo ciekawej postaci, o uratowaniu przez niego 16 Żydów, powstała osobna publikacja po hebrajsku i angielsku. Niestety nie jest wydana po polsku jeszcze, ale niemniej czynimy starania, żeby ukazała się i przez wiele lat już pan Wiesław też w tej sprawie działa. Mam nadzieję, że to będzie w końcu uwiecznione też pozytywnie, pozytywnym po prostu rozwiązaniem, że ukaże się ta pozycja. 1111 dni jest tytuł tej pozycji, bo tyle dni pan Grzegorz Tyż ratował 16 Żydów w swojej maleńkiej chałupince, można powiedzieć, w Słoczowie. Także myślę, że swego w pewnym czasie nadejdzie taki szczęśliwy moment, że będziemy mogli upamiętnić go w szerszy sposób i powiedzieć i o tej historii bardzo ciekawej, dramatycznej ratowania, ale po prostu no, ciągle jeszcze przymierzamy się do tego tematu, ale mamy go już od dłuższego czasu na uwadze. Także już nie będę zabierać czasu, oddaję autorowi głos. Bardzo proszę, żeby tutaj zechciał się podzielić swoimi uwagami. Atmosfera jest bardzo sympatyczna i ciepła. Przyznam się, że jestem mile zaskoczony i zresztą Lidia zawsze zaskakiwała nas w gremiu takich sympatyków i zwolenników Narodu Wybranego, a moja miłość do Żydów wzięła się właściwie z Biblii, kiedy w 1968 roku, mając 21 lat, świadomie uwierzyłem w Boga i w Jezusa Chrystusa, to wyczytałem w Biblii, że to jest umiłowany naród Boga, ale że jest to lud twardego karku, że są problemy, że po pustyni musieli chodzić. No i mnie to bardzo zaintrygowało i zainteresowało i właściwie całe swoje życie po części jakby poświęcałem na studiowanie i Biblii, i historii tego narodu. A historia z tymi zdjęciami też jest dość osobliwa. Lata 2000 rok milenium się zbliżało i zaglądaliśmy na ten stary cmentarz na Harzlaskiej i ten nowy. No i byliśmy trochę w szoku. Nieraz ukazywały się notatki w prasie lokalnej. No i kiedy zbadałem to i kiedy zobaczyłem odkryty grób, tam na dole materac i butelki po alkoholu, to po prostu doznałem takiego szoku i mówię, to przecież nie może się w Cieszynie dziać i wydarzyć. No i od tego żeśmy zaczęli właśnie, żeby zmienić tą historię. Tak pokrótce był projekt, aby ten cmentarz odrestaurować, no ale co ewangelicy mają wspólnego z Żydami i no ale u Boga wszystko jest możliwe, tak jak Pismo mówi. No i zaproponowaliśmy gminie, że będziemy się starać o renowację tego cmentarza. No a przy okazji po prostu tysiące zdjęć zrobiłem, parę zostało tu wybrane, chyba 70. I powstała dość unikalna kolekcja, bo pewne rzeczy już bezpowrotnie minęły. I rozpoczęła się właśnie ta renowacja. No dobrze, ale to kupę pieniędzy kosztuje te lata. Zbliżający się rok 2000, gmina też za bardzo funduszy nie miała. I co się wydarzyło? Mianowicie brat pastora ewangelickiego z Goleszowa, inżynier Tadeusz Dorda, był jakby takim prekursorem i jednocześnie przeprowadził w roku 2000 wspólnie z Amerykaninem panem Filipcem import alkoholi tych najlepszych w Polsce, czyli Chopin, tam Belvedere, jakieś inne takie szanowne nazwy. I przepiękna butelka w Francji zrobiona.
I można powiedzieć, że jest to towar, który zalał Stany Zjednoczone i może tak do dzisiaj się dzieje. No i wtedy zaproponowano, że strona żydowska da fundusze i odrestauruje ten cmentarz, właśnie ten nowy na Haszlarskiej. I tak się stało. Pan Philips nawet tu przyjechał, to był prezes tej korporacji w 2000 roku powołanej na rynek amerykański. Także pan Dorda był w cieniu, chociaż on był animatorem po części tutaj tego wszystkiego, ale pan Philips po prostu uroczyście jakby przekazał gminie i oddał ten cmentarz już po renowacji. No dzisiaj upłynęło już trochę lat i znowu by trzeba było jakąś powtórkę zrobić. To rzeczywiście tam jest bardzo bujna, nietypowa przyroda, przepiękne miejsca rzeczywiście do kontemplacji. To może tak parę słów odnośnie tych zdjęć, tego fundusza. A jeszcze tak, skąd? Bo ja bym sobie nie mógł pozwolić, a nie mogłem znaleźć sponsora. I wtedy zwróciłem się do prezesa Polmosu, czy byłby uprzejmy nam dać jakieś fundusze na zrealizowanie tej wystawy. I w międzyczasie się powołałem na pana Philipsa, że mamy z nim kontakt. On jak się dowiedział, że aż takie relacje mamy, od razu poprosił, jaka kwota, i w ciągu tygodnia na koncie te pieniądze były. Było kilka tysięcy wtedy, no może nie była jakaś fortuna, ale zupełnie wystarczyło na przygotowanie tej wystawy i zrealizowanie tego projektu. Dzisiaj, kochani, mamy za sobą już pan Romek Anusiewicz, realizator, reżyser i operator filmowy, profesjonalista. Już zakończył film o pani Helenie Foster-Weiss. Z pewnością może państwo to widzieliście. Jest to dostępne na YouTubie. Dziękuję za życie. A dzisiaj można powiedzieć, że już kończy film o profesorze Pipesie. W przyszłym roku ma być setna rocznica urodzin tego męża, naprawdę zacnego i niektóre osoby tak mogą to potwierdzić, że w latach Solidarności i tych przemian można powiedzieć, że pan profesor uratował nasz kraj od niepotrzebnej zawieruchy, jakiejś inwazji, i on wtedy jako doradca prezydenta Reagana prosił prezydenta amerykańskiego, żeby uczynił coś, żeby nie doszło jakiejś inwazji, jak tu jesteśmy świadkami na Ukrainie. I rzeczywiście te działania były na tyle skuteczne, że przemiany solidarnościowe poszły swoimi torami i odbyło się bez jakichś przykrych incydentów. Pan profesor Pipes dostał honorowe obywatelstwo, prawda, Cieszyna i honoris causa z uczelni też cieszyńskiej. Tam była bardzo ciekawa znowu epizod, co państwo nie usłyszycie, nie przeczytacie. Mianowicie, kiedy władze uczelni, uniwersytetu chciały ten tytuł nadać, było dla nich oczywiste, że to się musi odbyć w Katowicach, bo tam jest siedziba i tak dalej. No ale filia z Cieszyna mówi, przepraszamy, ale profesor się urodził w Cieszynie i prosimy uhonorować to. No i w końcu zgodzono się i później nastąpił termin. No profesorom odpowiadała sobota, bo nie ma nauki, prawda? I kiedy poszło zaproszenie do ambasady izraelskiej, pracownicy podziękowali uprzejmie za zaproszenia i że nie przyjadą, bo oni w sobotę nie podróżują. No i wtedy gmina naprawdę kolana, ręce dała: mama, jak tu wyjść cało, kiedy już wszystko poszło. No i wymyślili, że jest takie towarzystwo polsko-izraelskie w Cieszynie przy Domu Narodowym. No i zaprośmy, tam jest setka osób ponad. I to się sala wypełni, a kto tam będzie wiedział, czy ktoś jest z ambasady, czy nie. I tak się stało. I wtedy też miałem taki przywilej zrobić mnóstwo zdjęć profesorowi, które się dzisiaj bardzo fajnie przydadzą do tego filmu. I to są takie epizody, takie kartki jakby z kalendarza, ale ciekawostki, które no raczej w telewizji, ani w gazecie, nawet regionalnej, nie przeczytamy, ale można o tym usłyszeć, prawda. I za to tylko mogę Bogu dziękować,
że pozwolił takie rzeczy zrealizować i że one mogą być w jakimś sensie też kontynuowane i prowadzone dalej. Bardzo dziękuję. Przepraszam, jeszcze przedstawiając zapomniałam dodać, że pan Wiesław jest inicjatorem naprawdę wielu inicjatyw, nie tylko uporządkowania cmentarza żydowskiego nowszego, ale także inicjatorem wielu konkursów fotograficznych, konkursu plastycznego. Jest właściwie wizjonerem, który spowodował powstanie pierwszego protestanckiej chrześcijańskiej księgarni w naszym mieście w 1983 roku. Także bardzo polecam tutaj możliwość kontaktu z nim i rozmów. Dziękuję. Teraz będzie zmiana. To teraz ja Państwu powiem, że poprosiliśmy bardzo pracownicę muzeum, panią Agnieszkę Przewarę-Górecką o zaszczycenie nas chwilą muzyki. Po tej chwili muzycznej zapraszam Państwa do tej sali obok i tam pan Maksymilian Kaparski przygotował dla nas, myślę, że wysoce ciekawy wykład na temat naszych sprzętów, tych sprzętów liturgicznych, które są w tych gablotach obok, i on nam wyjaśni, do czego one służą, bo obawiam się, że wiedza nasza jest mała, a jego właśnie bardzo wielka. Także bardzo dziękuję za przygotowanie i zapraszam w takim razie. Drodzy Państwo, ja Was od razu tam zapraszam, bo tam jest to miejsce, proszę uprzejmie. Drodzy Państwo, tak chwilką tylko dwóch słów, więc zapraszam Państwa serdecznie na króciutką chwilę muzyczną, zanim mój kolega przejmie stery. To będzie błogosławieństwo Nigów. Będziemy stać?